Witajcie kochani, to, że nagrywam dla was to intro, jest nie lada poświęceniem, bo jest minus 10 stopni, ale mamy 1 grudnia i jest przepięknie, świeci słońce i wracam do domu, jest sobota rano, wracam od Julki, którą na pewno wiele z was kojarzy, z jej imprezy pożegnalnej i chciałam po prostu pokazać wam, jak cudownie jest o poranku w sobotę, w grudniu, w Łodzi, ale odezwę się z domu, bo absolutnie zamarzam. Nie wiem co to, ale mama zrobiła. Jestem dzisiaj cały dzień w domu, mam nadzieję, i nie ukrywam, że odpoczywam. Zaraz będziemy jedli jakiś obiad, jest w ogóle przepiękny dzień, ale jest naprawdę zimno. I dzisiaj wieczorem przyjeżdża do mnie Julka i słuchajcie, to jest nasz wieczór pożegnalny, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało. Jak Julka przyjdzie, to wam opowie może co u niej, ale wczoraj była impreza urodzinowo pożegnalna i dzisiaj jeszcze sobie odrabiamy. Także wielkie rzeczy się dzieją u Julki. Ja wiem, że wiele z was tęskni za tym, jak była u mnie non-stop w czasach madryckich. Także ja do tego czasu postaram się do wieczora trochę zdrzemnąć i odpocząć. Już przed chwilą spędziłam, nie wiem, z pół godziny pisując na komentarze i wrzucając podcasty i filmy na najbliższe dni i tygodnie. Także jestem bardzo zadowolona, że udało mi się to zrealizować, ale teraz czas sobie poleżeć, może sobie coś włączę i spędzę ten 1 dzień grudnia w taki wyluzowany sposób. To jest najpiękniejszy widok na ziemi. Mnie tu nie ma. Co to masz napisane na bluzie? Fudan University. To jest w Chinach? To jest w Szanghaju. O Boże, dobrze, że powiedziałem. Więc Julka, przywitaj się. Dzień dobry. Wiesz, że jesteś na porannym klipie? Wrzuciła. O Jezu, wrzuciłaś to. Tak, ale wyglądasz pięknie i zakryłaś sobie twarz. Specjalnie. Dobrze, potem cię trochę pomęczę. Generalnie mamy tutaj kolację na biedzie, czyli powtórkę z wczorajszej imprezy. To mi się kojarzy z tym, jak ludzie sobie wyobrażają jedzenie wegan. Chciałam powiedzieć, że oglądamy live'a z Hubertem, to model. I chciałam zrobić jakieś ambitne klipy z Julką, ale nie. O Jezus, mamy. Czy gra kiedyś w The Sims? Błagam was. Nie jestem jeszcze tak A tam leci. Żeby grać w symulator życia. A tam lecą w tle Kardashianki, tak nie żeby. Ej, no wyobraźcie myślę, sobie. Co on powiedział? Tak samo jakby zamiast zrobić sobie jajecznicę, grałbym w grę, gdzie robi się jajecznicę. Ja nie wiem, że ja go bardzo lubię, ale właśnie powiedział, że ktoś go zapytał, czy gra w Simsy. On powiedział, że nie, jeszcze nie jestem na tyle upośledzony, żeby grać w symulację życia. Ale prawie cię nie widać. Powiedz tylko, dokąd jedziesz. Jadę do Szwajcarii. Boże, odzwyczaiłam się od bycia przed kamerą, to jest bardzo dziwne. Boże, jak to jest być znowu w blasku fleszy? Jedziesz do Szwajcarii. Wybrana. Na zawsze. Jeszcze raz? Jedziesz na zawsze. Jadę na teraz. W jedną stronę. Kupiłam bilet w jedną stronę. I lecę sobie. I mnie nie będzie, ale wracam na święta, więc się spotkamy. Dobrze. Wszyscy trzymają za ciebie kciuki. Dziękuję. Julka tam idzie i będzie tam bizneswoman. Zobaczymy. Pa, Julko. To jest najnudniejszy pierwszy vlogmas na ziemi. To prawda. Jak wejść w grudzień z rozmachem? Tak. Każdy czasem potrzebuje takiego dnia, kiedy po prostu gnije. Kiedy leży, odpoczywa i na zmianę ogląda live'a z badziewnym programem telewizyjnym, także nie jest to absolutnie jakaś moja rekomendacja na spędzenie wolnego czasu, ale nie zawsze trzeba otaczać się jakimiś bardzo stymulującymi programami i można sobie odpuścić. Ja w ten oto zrelaksowany i powolny sposób rozpoczęłam grudzień i vlogmasy, także dziękuję wam za oglądanie i obiecuję, że w kolejnych filmach będzie się działo więcej, ale no, wiecie, to był dla mnie specjalny, specyficzny też przy okazji dzień. Julka wyjechała właśnie, wyszła ode mnie z domu, zobaczymy się za wiele tygodni, także niestety nie będzie jej ze mną we vlogmasach, a ja lecę spać, bo jestem po prostu ledwo żywa. Także widzimy się już jutro, do zobaczenia, pa! To jest pyszny hummus i do tego jest salsa i dałam trochę pietruszki. Bardzo smaczne. Powiem ci tak, będziesz w vlogmasach w tym roku?
bo nie będzie Julki i nie ma zagranicy, więc musimy tutaj urozmaicić naszą polską rzeczywistość. Pozdrawiam wszystkie fanki. Oj, Kuba, Kuba. Dobrze, widzimy się jutro. Wiesz co? Jak spędziłeś wieczór? Dobrze, śmieję się. Dobrze, to pa.